Dzień dobry, witamy Państwa na porannym czwartkowym spacerze. Dziś pogoda taka, że zachęca do spacerowania, a skoro są ferie, to być może ze swoimi pociechami czy najbliższymi będzie okazja, by odwiedzić miasto. Mogą Państwo to zrobić także i przy pomocy aplikacji Click Opole 2.0. Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Bowiem jeśli Państwo mają tę starszą wersję, to przypominamy, tylko do 15 lutego będzie ona działać, więc prosimy o zainstalowanie sobie tej nowej wersji, a w tej nowej wersji znajdą Państwo naprawdę kilka fajnych, w cudzysłowie, niezbędników. Mianowicie podręczny kalendarz wydarzeń i imprez, te, które dzieją się w mieście dzisiaj, jutro, w tygodniu, w ciągu miesiąca, będą Państwo zatem mogli swój czas po prostu zaplanować. Aplikacja ta 2.0 została wzbogacona o system powiadomień, a zatem ważne komunikaty meteo, ważne komunikaty o aktualnościach, o wydarzeniach w Opolu, także tutaj Państwo znajdą. Przypomnę, aplikacja Click Opole 2.0 jest do Państwa dyspozycji, tak jak i właśnie, miejska informacja turystyczna. Na feriach chyba warto pomyśleć o tym, czy do niej nie zajrzeć i nie wybrać się w taką dłuższą podróż po Opolu, bo przecież chociażby od Zamku Górnego przez Rynek po Wyspę Pasieka można sobie taką przygodę na ferie również wykonać. A przypominamy, że miejska informacja turystyczna jest do dyspozycji codziennie Opolan, a jeszcze raz przypominamy, że aplikacja Click Opole 2.0 jest już w nowej formie, dostępna na wszystkie systemy telefonów i zapraszamy do pobrania tej nowej wersji, życząc miłego, udanego, także i turystycznego dnia.